To kolejny film cyklu Excel w minutę. Zostań ze mną, a opowiem ci o tworzeniu serii dat. Niesamowicie często do stworzenia jest seria dat. O, co umiem, Mateusz, przeciągam po prostu. No i chodzi o dni robocze. O, to już trochę gorzej, ale przeciągam po prostu i z papierowym kalendarzem obok wyrzucam weekendy. To chyba trochę trwa. Z papierowym kalendarzem obok to szybciej. Teraz zrobisz to bez papierowego kalendarza obok. Ku Twojej radości i ku smutkowi producentów kalendarzy papierowych. Obok. Wprowadzasz datę, od której chcesz zacząć. Najlepiej skrótem Kontrol Średnik. Który wprowadza bieżącą datę i umieszcza ją jak pieczątka. Ustawiasz się na tej dacie. Wybierasz narzędzia główne. Wypełni. Seria danych. Tam już chcesz serię w kolumnie. Jako datę z jednostką dnia roboczego i z wartością kroku 1. Bo co jeden dzień podajesz też wartość końcową 2022-12-31. Ok, i voilà. Cały rok, bez weekendów i bez papierowego kalendarza. Obok. Jako homework, sprawdź, jak świetnie ta sama funkcjonalność działa dla serii liczb. Nie ma za co.